Hej, ja jestem Paweł Modliński i jestem brand managerem Hellraid'a. Hellraid to jest kolejna produkcja Techlandu, kolejna duża produkcja Techlandu, trzeba to przyznać zdecydowanie. Kolejna też produkcja z perspektywy pierwszej osoby. Jakbyś mógł przybliżyć na początek tak w kilku słowach graczom, jaki to jest typ rozgrywki, na czym się ona ma opierać? Okej. To jest dosyć proste, chociaż też dosyć wyjątkowe podejście, ponieważ, tak jak powiedziałeś, to jest gra z perspektywy pierwszej osoby, ale to jest hack and slash, czyli tak naprawdę gatunek gry, której do tej pory z perspektywy pierwszej osoby się nie robiło, bo wydaje się, że to nie pasuje, a Hellraidem udowadniamy, że się da. Co jest jakby głównym zadaniem gracza w produkcji? Znaczy mamy przede wszystkim trzy tryby rozgrywki, więc to, co kojarzymy z gier RPG, czyli taki tryb kampanii fabularnej, to jest tak naprawdę tylko początek tego, co można w Hellraidzie robić, ale też to, o czym się najłatwiej mówi, bo w kampanii fabularnej wcielamy się w naszego bohatera Aidena, który jest żołnierzem, próbuje na początku ratować siostrę, a później jak gdyby fabuła wciąga go i trafiamy razem z nim do serca piekła i próbujemy powstrzymać inwazję demonów na świat. Jak jest rozwinięta ta gra pod względem właśnie tych elementów, może też RPG, ale ekwipunku, to co mamy do wyboru, ewentualnie jak ta kampania jest długa na przykład, jakbyś mógł jakieś szczegóły większe podać? Znaczy tak, jeśli chodzi o czas grania, to jest naprawdę temat, o którym jest ciężko mówić. Gdybyśmy mówili o takim raszowaniu przez samą kampanię, w którym nie dotykamy w ogóle trybu misji, nie dotykamy w ogóle trybu areny, to rozmawiamy około 8 godzinach rozgrywki. A jak do tego dodamy tak naprawdę levelowanie bohatera do maksa, robienie mission, robienie, wchodzenie na areny plus co-op, no to godzin tej gry nam puknie do kilkudziesięciu spokojnie. Co do tego pytałeś o to, jakie tam są systemy, no powiem tak, zdecydowanie idziemy tutaj w rozbudowanego hack and slasha, więc już w tej chwili mamy ponad 150 skilli, które pozwalają, to jest w ogóle drzewko, które nie ma klas, więc budujesz postać jaką chcesz, mieszasz sobie magię, mieszasz sobie nie wiem, noszenie zbroi, robisz co chcesz. Wiadomo, są pewne buildy, tak, rzeczy, które możesz robić, które działają lepiej bądź gorzej, ale wolność jest naprawdę spora. Jeśli chodzi o przedmioty, mamy już w tej chwili, system generuje kilkaset tysięcy tych przedmiotów, więc naprawdę jest czym wybierać. Bronie, zbroje, amulety, rzeczy do craftingu, bo mamy też crafting, więc jest się gdzie pobawić i naprawdę zawsze jest okazja znaleźć coś fajnego. Na jakiej zasadzie będzie można zdobywać te przedmioty? Są jakieś dropy w grze występują, czy jakieś sklepy, nie wiem? Sposobów jest mnóstwo. Mamy przede wszystkim, można wydropić cokolwiek z przeciwników tak naprawdę. Są też lokacje w grze, skrzynie. Przedmioty mogą się wyspawnować w pewnych określonych lokacjach, typu na tak zwanym weapon racku, czyli takim stojaku na broń. Mamy też na przykład w trybie mission jest coś takiego, że jeśli zrobicie misję, dostajecie na przykład w teamie, dostajecie punkty i poza tym, co wam wypadnie w trakcie misji, to dostajecie jeszcze na końcu taką wielką, powiedzmy, skrzynię z lootem, w zależności od tego, jak bardzo byliście fajni. To samo w arenie. Więc tych sposobów na to, gdzie ten loot można łapać, jest naprawdę sporo. No, wydanie gry to jest 2015, nie mówimy jeszcze o konkretnych datach, na pewno nie przed Dying Lightem, to wiadomo, prawda? Najpierw zamykamy Dying Lighta, a potem będzie czas na Hellraida, ale na razie bezpiecznie jest mówić i mówimy o 2015 i to jest nasz cel. Niektórzy gracze, nie jest jakby moja opinia, tylko obiegowa, że tak się wyrażę, mówią, że po prostu Techland teraz jakby idzie cały czas na tym fejmie Dead Island i robi gry, które są oparte jakby o mechanikę Dead Island, tylko w różnych, prawda, albo z różnymi dodatkami, albo w innych lokacjach, czy w innych realiach. Znaczy powiem tak, niewątpliwie słyszeliśmy tego już masę, ale chciałem zaznaczyć, że jak gdyby takim duchowym następcą Dead Island i tym, co zawsze chcieliśmy zrobić z Dead Island, jest Dying Light. I to jest jak gdyby bezsporne i stuprocentowo pewne. A jeśli chodzi o Hellraida, to tak naprawdę zastanawia nas jak gdyby skąd się to do końca bierze, bo tak naprawdę fakt, są nieumarli w grze i mamy perspektywę pierwszej osoby, ale poza tym to jest hack and slash. To jest jak gdyby całkowicie inna idea gry, inna mechanika rozgrywki niż Dead Island, w związku z czym jak gdyby wydaje nam się, że raczej robimy coś nowego i próbujemy wtłoczyć jak gdyby nowy gatunek w to, co wychodzi nam najlepiej, czyli w taką imersyjną perspektywę pierwszej osoby. A od kiedy w ogóle, od kiedy mieliście plany i wprowadzenia tej gry i od kiedy nad nią pracujecie, nad Hellraidem konkretnie? W tej chwili mamy zapasem mniej więcej 2,5 roku developmentu. Gra jak gdyby rośnie, gra puchnie w oczach, zaczynaliśmy znacznie mniejszym teamem. Wiadomo, że Dying Light był wtedy tym pierwszym projektem, a im dalej wchodziliśmy w temat, zaczęliśmy pokazywać grę na E3 w tym roku, na Gamescomie i nagle się okazuje, że po prostu gra puchnie w oczach, coraz więcej ludzi przychodzi do naszej ekipy, widzą, że to jest coś fajnego, dodają coś od siebie, no i gra po
prostu nam rośnie. Ekipa z Dead Island, jak gdyby to są cały czas ludzie, którzy coś robią w Techlandzie i część tej ekipy jest w Hellraiserze, część jest w Dying Light'cie, część mamy całkiem nowych, młodych, utalentowanych ludzi, więc ciężko tutaj mówić o jakimś konkretnym systemie, gdzie coś z Dead Island nadzoruje teraz coś w Hellraiserze. Zdecydowanie nie. To jest nowy projekt z jak gdyby nowym układem obowiązków, z nowym rozkładem pracy. Dobrze, no czyli cóż, możemy tylko zaprosić do czekania na grę. 2015, no na pewno nie przed Dying Light, ale nie wiadomo, czy pod koniec roku, czy gdzieś no w połowie. Zobaczymy, na pewno chcemy grę skończyć i chcemy być pewni, że będzie tym, czym mówimy, że jest, czyli hack and slashem z godzinami rozgrywki. Dobrze, no to dziękuję Tobie bardzo za wywiad. No i to tyle. Techland w sumie jednym z największych tutaj wystawcom na Hall of Games, przynajmniej w tym roku, i chyba zainteresowanie bardzo duże. Jak najbardziej, bardzo, bardzo fajne towarzystwo i zapraszamy w przyszłym roku na Hall of Games, bo impreza jest fajna. Dziękujemy serdecznie. Dzięki.